To jest nowy Warfront. Jeszcze tu nie byłem, pierwszy raz jestem. Dobra, o co tu chodzi? Coś typu chyba Capture the Flag. Teamed Show. Nie no, niech pokazuje nam tipsy. Czyli przejmujemy takie flagi. Aha, kilka miejsc z tego co widzę. No okej. Mamy poziom 20. I mamy mounta nawet. Buchniemy się. Patrzcie, takiego konika mamy. Za pieniądze nie swoje. Bo Saret mi dał. Tu widzicie 33 platyny. I dodatkowo dostałem od niego takie 3 bagi. One są 18, tak? No. 5, 4, 3, 2, 1. No i lecimy. Czyli to pewnie będzie coś takiego jak bardziej. No, jak to się nazywało? No, to ten Battleground słowa. Nie AV. A Track Valley to było to chyba śnieżne, z tego co pamiętam. No kurde, tam było Blacksmith, Tartak był, była kopalnia. Zapomniałem nazwy. Chyba było AB, Arati Basin, tak? Chyba tak. Wow. Przełączamy sobie na skille. Dalekosiężne. Szybko podbiegamy, zmieniamy na takie inne, fajniejsze. First Blood. Azarsi. Dostał First Blooda. Zmieniamy na dystansy. Uciekł troszeczkę dziad. Ale zaraz zginie. O, dostał. Troszeczkę daleko jest. Przejęli? Tak, oni przejęli, bo my jesteśmy czerwonymi. Chyba staniemy z Gilka, chyba. Tak, Interrupta dostaliśmy. I przełączamy na bliskiego zasięgu. Poleczymy się, ciekawe czy tam. No, dużo nie zyskamy niestety. Niestety. Z deda dostaliśmy, dobra. Fanta coś tam. Jakiegoś dostał. Defendera. Tu mamy. Jest 2 na 2. Prowadzimy póki co. Zobaczmy na mapę jak to wygląda. Czyli to i to jest nasze. Może tam pójdziemy. Jest tu jakiś w ogóle czat battlegroundowy. Ciastek. O, widzę, Polacy nawet są. Oj, coś nie tu kliknęłem. Pufy. No, włączyłem. No, też fajnie. Chyba nam przejmują tego. Bo nam się tutaj na mapie... Aha, nawet pisze status under attack. To lecimy tam. Jakże żeby inaczej. A tu widzę, mostem trzeba się przedrzeć. Dystansowe. I kopa w dupę otrzymuje Dalderix. Dalderix. Jeden pies w sumie. Nie ma tu żadnego rogalika. Nie mam pojęcia, ale... Muszę być bliżej. Przejmiemy to teraz.
Salt in the vault. Nie przejęło się? Kodeks. Jesteśmy na kodeksie chyba, tak? Nie, the vault. Tak, tutaj. 17 sekund, zanim się przejmie. Tutaj. 12, zanim oni nam przejmą. I tam chyba się ktoś już kręci, żeby nam to zabrać. Okej, na razie przegrywamy. Póki co. Nie wiem, czy tego pilnować, czy iść dalej. Okej, assaulting the codex. Aha, to my podbijamy codex. Codex jest... Popatrzmy. Tutaj jest... O. Okej, trochę się ich zbiera, więc padniemy. Dead. WR, nie wiem. Jakie są czaty? Warfront, Ride. Warfront, no dobra, Warfront. Okej, nie zapominamy o obuwkach. To, jak zawsze, ważna sprawa. Tak, muszę pamiętać, żeby Q i E często używać. E to będzie leczenie, healing spray, a Q to jest taki shield nasz, troszkę. Default. A widzę, podbijamy już statuę Thontika. Idę im tam. Pomogę może. Może nie. Lol, nope. Pochylamy troszeczkę się. Co, tym gościu nie masz szans teraz ze mną, czy jak? Favorful. Trzeba się przełączyć na dystansik. 25, dobra, to podniemy. Teraz podniemy. You are dead. Gdzie lecimy? O, widzę, podbijamy kodeks i skarbiec. Wygrywamy. Dobrze. To jest bardzo przyjemne uczucie. I chętnie trzasnąłbym sobie makro, żeby mi i to razem działało, tylko no jeszcze się nie znam na tym. O, chcą nam podbić statuę. Na to pozwolić chyba nie możemy. Statuę, pójdziemy tędy. Widzę, ktoś chce coś działać przeciwko nam. Kot. To jest jakaś bestia tylko. Nie, nie będziemy do niego podbiegać, bo... Bo nie, damy trochę więcej ludzi. Nie chcemy, że tak powiem, w ich zasięgu być. Dobra, tak już jesteśmy. Więc co nam po tym? Teraz padniemy najwyżej. Uwalniamy się od stuna. Już troszeczkę uciekniemy. Podleczę się. Dziad tutaj. 28 level. Chyba... Nie wiem, czy on nie zna zasady MMO. Że się tyłem nie biega. W sumie to mogę na nim to stosować. O, no tak on sobie ucieka, ja od niego będę walił.
To jest typowy błąd Melasa, który i ja stosuję. Na przykład teraz uciekam, ale ja mam tu jeden czar, który może bić. I tak, dozyczymy się. I teraz tak, gdzie nas potrzebują? Tam. I tam, tutaj będzie nam ktoś chyba szedł. Co to za Dziadosław jest? Juggernaut, kto jest Juggernaut? Nie pokazuje mi wszystkich Ludosławów, niestety. Statuę nam biją. Muszę pamiętać, żeby te wszystkie dupy. O, jestem dead. Teraz nam przejmą statuę. Ale i tak wygrywam i to jest chyba plansza do 1000 punktów. Z tego co Hugi mówił, on mówił, że są takie do 500 i są do 1000. Więc to będzie ten przypadek pewnie, że 1000 złotych punktów muszę posiadać. Dobra, lecimy tym konikiem. Oni są nie padną na Battlegroundach, niestety to nie ten typ rozgrywki. Tam jest dużo ludzi. Dobra, trzeba chyba wspomóc ich dystansowo. Ustawiłem sobie, bo niestety nie mogę kółkiem myszki zmieniać. Okej, na mnie się rzucają. Dobra, jakiś melas. Melas się na mnie rzucił. Nie mogę shift i kółko myszki przypisać do zmiany. Do zmiany tego paska tutaj pierwszego. Więc zrobiłem tak, że shift W zmieniam na pasek pierwszy, czyli melasowy. Shift S zmieniam na pasek drugi, dystansowy. To mogę nawet sobie zablokować i żadne zakończenie mi nie wyleci. No tak mi się wydaje, że właśnie ta strona Defiance, w której jestem, że oni no raczej Battlegroundy wygrywają. Weźmiemy go z miecza, pociągniemy. Znaczy z miecza, w sumie z miotu, a nie, to już jest laska. Miotłę chyba zamieniłem na kijek. Zbije jakiś Machu Picchu. Nie wiem, czy on nam... A, tam za nami jeszcze ktoś biegnie. Postaramy się go... Dobra, i tak jesteśmy deadnięci. Chociaż wiem, że Battlegroundy nie polegają na tym, że idziesz i się bijesz. No, mamy wszystko. Miło. Degent saved Senti. Aha. I ja na przykład powiem wam, wolę takie gry, w sensie, że MMO, od gier MOBA, czyli Massive Online Battle Arena, jakoś tak, tak. To jest to po prostu, te gry MOBA, to jest coś na zasadzie właśnie tych Battlegroundów i tak dalej. No, tylko tam, z tego co widziałem na przykład w LoLu, no, w którego grałem, ale nie bardzo mi się spodobał. No, ze względu może na swoją monotonność. Raz zabójstwo. A gdzie jest właściciel? I zgubiłem się. W tym co mówiłem, ale nie szkodzi, zaraz się odnajdę, lecimy. Zaraz nas ktoś tam przebije. Tak, wolę właśnie gry MMO, w których mogę sobie kiedy chcę iść na Battlegrounda i mam cały czas ten sam sprzęt, mam swój level cały czas i tak dalej. I nie muszę tego od nowa wbijać. I nie ma takiego czegoś, że za każdym razem właśnie każą mi wbijać od nowa, czy to poziom, czy coś. Wiem, że są tam powiedzmy triki typu tego trzeba zjąć. O, wygraliśmy na kodeksie. Okej, to ja wam dziękuję za uwagę. Kto był najlepszy? Nie, killów, kto najwięcej zrobił.
73 kilo? Nie. Za dużo by było. Damage done. Kto najwięcej DPS posiadał? No to już nie. Kto najwięcej leczył? Co to jest? Control points. Aha, czyli jednego pointa podbiliśmy. I kto najwięcej favoru dostał? Okej, dobra, no to wszystko mamy obcykane, więc ja wam dziękuję za uwagę, więc pa pa! Tylko nie koniec odcinka! Fusra, subskrybuj!